Cześć, z tej strony Artur Kucharzyk. Witam Was w kolejnym odcinku z serii odnośnie najmu. Specjalnie dla czytelników czytajrzeszów.pl nagrywamy właśnie tą serię, aby przybliżyć Wam tajniki najmu nieruchomości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, czyli po prostu o podpisaniu bezpiecznej umowy najmu. Zapraszam. Podstawową rzeczą, do której chciałbym Was zachęcić, jest przeczytanie dwóch trudnych, ciężkich dokumentów. Są to ustawa o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny, artykuły od 659 do 692. Wiem, jest to trudny prawniczy język, może się wydawać mozolny, ale warto to przeczytać z tego tytułu, żebyście dowiedzieli się, jakie są prawa i obowiązki wynajmującego, jakie są prawa i obowiązki najemcy. Jest to podstawowy dokument, zarówno jeden, jak i drugi, i on określa nam to, właśnie w jaki sposób te odpowiedzialności są podzielone. Tak samo, jeśli podpisujemy umowę najmu, to w umowie najmu możemy zawrzeć wszystkie punkty dowolne, ale niestety większość z nich może się okazać niezgodnych z prawem. Kwestia związana z kaucją. Popularny jest taki punkt, że właściciel w umowie zapisuje taki paragraf. Kaucja zostanie zatrzymana w momencie, gdy lokator wyprowadzi się przed końcem umowy. Co się okazuje? Taki punkt jest zupełnie niewierzący, zupełnie nieważny, nawet jeżeli Wy jako najemcy go podpiszecie. Dlaczego? Ponieważ ustawa o ochronie praw lokatorów mówi zupełnie co innego i szczegółowo określa warunki, w jakich kaucja może być zwrócona lub zatrzymana. I nie jest to moment wypowiedzenia i okres wypowiedzenia umowy. Przejdźmy w tym momencie do samej już umowy najmu. Podstawową rzeczą, jaką możemy sprawdzić i zweryfikować, są dowody osobiste. Nie tylko właściciel czy wynajmujący może zażądać od nas przedstawienia dowodu osobistego, ale tak samo my jako wynajmujący możemy poprosić o przedstawienie takiego dowodu wynajmującego. Dlaczego? Ponieważ może się okazać, że osoba, z którą siedzimy naprzeciwko, nie jest właścicielem, za którego się podaje i możemy po prostu zostać oszukani, naciągnięci na przykład na kaucję, którą zobowiązaliśmy się wpłacić podczas podpisania umowy. Więc ważne jest, zweryfikujmy w dwie strony, z kim mamy do czynienia i czy ta osoba faktycznie jest tą, za którą się podaje. Poza samym dowodem osobistym, ważnym jest też dowód osobisty mieszkania, czyli tak zwana księga wieczysta. Warto się dowiedzieć, jaki jest numer księgi wieczystej i możemy ją sprawdzić nawet online, nawet na telefonie komórkowym, czy rzeczywiście znowu osoba, która podaje się nam za właściciela, jest faktycznym właścicielem, jest wpisana do tej księgi wieczystej. Oczywiście nie każde mieszkanie posiada księgę wieczystą, ale jeżeli posiada, warto o to zapytać i warto to dopisać do umowy. Podstawową rzeczą w umowie są przede wszystkim strony umowy, czyli kto jest najemcą, kto jest wynajmującym. Druga rzecz to, co jest przedmiotem umowy najmu. Może to być zarówno całe mieszkanie, więc jako najemca możesz mieć do dyspozycji całe mieszkanie, władać nim, a także może to być umowa najmu na pokoje. Więc nawet jeżeli bierzesz całe mieszkanie na siebie, to umowa może być skonstruowana tak, że będziesz miał dostęp do poszczególnych pokoi plus możliwość korzystania z części wspólnych. Z czym to się wiąże, powiem w kolejnym punkcie. Istotną kwestią jest także to, na jaki okres chcemy podpisać tę umowę najmu. Tutaj wyróżniamy dwa podstawowe okresy. Jest to czas oznaczony i czas nieoznaczony. Czas oznaczony określa nam początek rozpoczęcia umowy i jego koniec. Tutaj czas możemy określić maksymalnie do 10 lat. Po 10 latach umowa automatycznie przechodzi nam na czas nieoznaczony. Ale wracając, jeżeli mamy podpisaną umowę na przykład na rok, to zobowiązujemy się zarówno my jako najemcy, tak samo jak i wynajmujący, do przestrzegania tej umowy przez cały rok. Czyli ma prawo właściciel ściągać i żądać od nas płatności czynszu przez cały rok. I tutaj uwaga, niedopuszczalny jest zapis jednomiesięcznego wypowiedzenia. Co ciekawe, bardzo często jest on zapisywany w umowach najmu, nawet na czas oznaczony. Czas oznaczony oznacza jedno. W tym okresie mamy obowiązek we dwie strony. Więc właśnie znowu zachęcam do zapoznania się z tą ustawą, ponieważ ona nam jasno określa, jakie możemy klauzule tutaj zawrzeć. Z kolei czas nieoznaczony określa nam to, że umowę możemy podpisać na czas dowolny, teoretycznie w nieskończoność. Ale tutaj musimy pamiętać o tym, że wypowiedzenie jest w trybie 3-miesięcznym. I tu znowu wszelkie inne modyfikacje będą niezgodne z prawem i niezgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów. Dlatego też takie zapisy typu jednomiesięczne wypowiedzenie przy umowie na czas nieoznaczony będzie po prostu nieważne i nieskuteczne. W umowie mamy także zapis istotny na temat terminu płatności. Co oznacza termin płatności przykładowo do 10 dnia każdego miesiąca? Oznacza to, że 10 dnia muszą być już pieniądze widoczne na koncie właściciela. Dlatego ważne jest to, żebyśmy wysłali przynajmniej dzień roboczy wcześniej. Prosta rzecz, ale ustawowo w ten sposób jest to określane.
Na końcu umowy widnieje najczęściej protokół zawczo-odbiorczy. Jeżeli nie widnieje, warto go dodać. Dlaczego? Ponieważ chroni zarówno nas jako najemców, jak i wynajmujących. W protokole zawczo-odbiorczym zapisujemy kilka różnych istotnych rzeczy. Oczywiście znowu między kim a kim, kto jest przyjmującym lokal, kto jest wydającym lokal. Jaki jest stan liczników, żeby nie było później pretensji, problemów i roszczeń, że zużycie było większe niż zakładane, a także wyposażenie mieszkania. Jeżeli przejmujemy lokal z danym stanem wyposażenia w danym stanie technicznym, to pamiętajmy, że musimy za niego odpowiadać. I co ciekawe, jeśli chodzi o najem mieszkaniowy, nie ma tutaj czegoś takiego jak naturalne zużycie, więc jeżeli lodówka była sprawna w momencie, gdy ją przyjmowaliśmy, a po roku czasu naszego mieszkania, naszego użytkowania zepsuje się, to właściciel ma prawo domagać się od nas kupienia, wstawienia nowej lodówki. Dlatego kolejnym ważnym punktem jest dopisanie wartości danych przedmiotów do protokołu zdawczo-odbiorczego. Na przykład, jeżeli w protokole zdawczo-odbiorczym mamy wpisaną lodówkę, którą właściciel kupił 5 lat temu za 1500 zł, to wówczas nie wpisujemy jej wartości 1500 zł, tylko wpisujemy na przykład 700 zł. Dlaczego? Bo po 5 latach po prostu się trochę zużyła. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w momencie, gdy taka lodówka się zepsuje podczas naszego okresu użytkowania tego mieszkania, to właściciel ma prawo domagać się od nas zwrotu kosztu 700 zł, bądź ma prawo domagać się, żebyśmy odkupili tę lodówkę we własnym zakresie. Więc te wartości muszą być na tyle realne, na tyle zbliżone. Poza samym protokołem zawczo-odbiorczym w formie papierowej warto też zrobić zdjęcia wyposażenia. I tu naszym zadaniem, naszym celem powinno być to, żeby znaleźć jak najwięcej mankamentów w danym mieszkaniu, jak najwięcej uszkodzeń, ponieważ to będzie stanowiło dowód w momencie, gdy oddajemy mieszkanie już po całym okresie najmu i właściciel będzie twierdził, że my coś uszkodziliśmy. Zdjęcia będą wtedy stanowiły dowód. Możemy je wydrukować, możemy je dołączyć do umowy albo możemy zrobić zapis w umowie, że na mailu te zdjęcia zostaną przesłane do właściciela i będzie on je miał w swoim archiwum za potwierdzeniem, powiedzmy, odbioru tego maila.